W sali Ostrudzkiego Centrum Użyteczności Publicznej już po raz trzeci zagościły Gody Mazurskie. To wyjątkowe widowisko cieszy się sporym zainteresowaniem, jednak jego przygotowanie wymaga poświęcenia. Przede wszystkim to już trzeba pracować nad tym parę miesięcy, to znaczy najpierw długo, długo nad scenariuszem, bo musimy pamiętać cały czas przy scenariuszu, że musi być ta forma jednak teatru bez ściany, scenek, spasować się z treścią kolęd z kapelą. No oczywiście kostiumy, no coraz mniej przy tym pracy, prawda, bo je mamy. Coś tam dochodzi do nas nowego. Przychodzą nowi aktorzy, młodzi. Wspaniała tutaj do nas dotarła dwójka z Lubeń, z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, także rewelacja. Że one są, fantastycznie ćwiczą, dzieci się pięknie rozwijają. Co oczywiście cieszy, a tak pozytywny odbiór i niegasnąca chęć angażowania się w to wydarzenie sprawia, że jest i będzie ono corocznie organizowane. I tak powinno być. Co roku jest Boże Narodzenie, co roku je świętujemy w formie godów mazurskich, bo jesteśmy na Mazurach. Godne święta, czyli takie podniesienie godności człowieka, gdzie Bóg się staje człowiekiem. No i dobrze, bardzo pięknie, że się dzieją, że są, że ludziom się to podoba. Musimy być stąd, ale pamiętać o tym całym naszym kręgu cywilizacji chrześcijańskiej. Przygotowanie przedsięwzięcia jest możliwe również dzięki owocnej współpracy aktorów, którzy można powiedzieć tworzą jedną wielką rodzinę. Bo to jednak taki trochę stresik jest. Dzisiaj na przykład dostałam tremy zwyczajnej za wszystkich. Natomiast człowiek się chce spotykać z takimi ludźmi. Twórczy, z zapałem, zawsze znajdą czas. Przecież pracują niektórzy. Każdy coś tam ma, ale no, coś ma znaczyć. No. Całe rodziny się w to angażują. Całe. No właśnie mamy tutaj nawet 3 pokolenia. No, także bardzo pięknie, tak powinno być. Warto dodać, że jest to bez wątpienia podtrzymywanie pięknej tradycji. Tak, tradycji, to tej regionalnej i to jedynej niepowtarzalnej, tylko tak tutaj było. Zwłaszcza, że tutaj później górował kościół luterański, a tam czegoś takiego nie ma. Tylko w mazurskich luterańskich kościołach chodziło się na gody. To w ogóle był specyficzny kościół, bo no wiadomo, że gdzieś tam w swoich śpiewnikach mają pieśni maryjne, że do Świętej Lipki pielgrzymowali, to jest nienormalne, ale to był nasz tutejszy kościół. Tu jak w swoim kościele ewangelickim dawali ofiarę w Wielkim Poście, to po drodze zaszli do katolickiego, dali tyle samo. Więc oni tutaj fantastycznie zżywali się i na tych godach rzeczywiście stanowili jedność. No, takiej jedności to życzę wszystkim Polakom dzisiaj, bo dajemy się tak łatwo skłócić, rozbić, no w bezsensie jakiejś cudzej walki. To właśnie między innymi takie wydarzenia pozwalają choć na chwilę się zjednoczyć w danym miejscu bez względu na to, kto kim jest i oby podobnych nie brakowało. Pozostaje powiedzieć do zobaczenia za rok na 4. Godach Mazurskich.